Święta Wielkanocne to najważniejsze święta dla chrześcijan. A dlaczego? O tym porozmawiam z moim gościem, dziekanem Andrzejem Hońkisem. Dlaczego te święta Wielkanocne są ważniejsze dla chrześcijan niż święto Bożego Narodzenia? Oczywiście oba święta są ze sobą bardzo ściśle związane, bo nie byłoby Wielkanocy bez Narodzenia. Ale rzeczywiście te najważniejsze tajemnice zbawienia dokonują się właśnie w czasie świąt wielkanocnych. Trzeba było dokładnie powiedzieć całego Triduum Sacrum, Triduum Paschalnego, bo te święta to nie tylko ten, tak jak mówimy najczęściej, pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych, ale tak naprawdę święta wielkanocne zaczynamy już w Wielki Czwartek wieczorem. To jest wielkie trzydniowe święto, w którym możemy przeżywać te najważniejsze tajemnice, najpierw męki, śmierci, a potem zmartwychwstania Chrystusa. To, co jest najistotniejsze do zbawienia, bo to, że Pan Jezus się urodził, urodził się tak jak każdy człowiek. Narodził natomiast ten największy cud, który się dokonał, to właśnie w czasie świąt wielkanocnych, a więc zmartwychwstanie. No właśnie, powiedzmy jeszcze coś o Wielkim Tygodniu, bo przeżywamy teraz Wielki Tydzień, mamy dzisiaj Wielki Piątek. Jak wygląda ten Wielki Tydzień? Dlaczego jest taki wielki? Wielki Tydzień, ze względu na to, że w tym momencie przypominamy sobie w liturgii, szczególnie jeżeli chodzi o Ewangelię, te podstawowe wydarzenia z tego ostatniego tygodnia życia Pana Jezusa. Wielki Tydzień rozpoczynamy Niedzielą Palmową, kiedy wspominamy ten uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy wszyscy wołają Hosanna, pięknie jest, cudownie jest, bawimy się, jest, że tak powiem, wszystko tak, jak być powinno. Natomiast gdzieś zaczyna się potem coś łamać, tak jak właśnie chociażby w tych dniach, kiedy chociażby w Wielką Środę wspominamy zaparcie się Judasza, zdradę Judasza, wcześniej jeszcze namaszczenie w domu w Betanii, u przyjaciół, u Marty, Marii, Łazarza. Te piękne wydarzenia z ostatniego tygodnia życia Jezusa i właśnie dlatego Wielki Tydzień. I na to nakłada się jeszcze właśnie jakby druga warstwa, czyli Triduum Paschalne, Triduum Sacrum, które rozpoczyna się już Wielki Czwartek wieczorem, bo tu musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus, kiedy Pan Jezus żył, czy w ogóle w kulturze żydowskiej inaczej liczy się czas. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego sztucznego czasu od 12 do 12, szczególnie jak nam przesuną czas, to się bardzo wszystko zgadza. To wszystko jest, powiedzmy, że to jest sztuczne. Tak naprawdę Żydzi inaczej liczyli czas, bo od zmroku do zmroku, od wieczora do wieczora. Dlatego też to jest bardziej naturalne i właśnie dlatego ten pierwszy dzień Triduum Sacrum to jest od Wielkiego Czwartku wieczora do Wielkiego Piątku popołudnia. Drugi potem od wieczora Wielkiego Piątku do Wielkosobotniego popołudnia i trzeci, który zaczyna się nocą, wieczorem, Wielką Sobotę i trwa przez całą Wielkanoc. I to wtedy właśnie nam się pięknie spina, to jest piękna rzeczywistość, powiedzmy właśnie, kiedy możemy zobaczyć te jakby główne jakby tajemnice wiary, to co jest istotne dla nas, dla chrześcijan. Co w tym czasie dzieje się w Kościele? W czasie Triduum Paschalnego to jest jedno wielkie świętowanie przede wszystkim, jedno trzydniowe święto, jeżeli tak można powiedzieć. Oczywiście to się nakłada na nasz cykl pracy, który nie jest do tego dostosowany, no wiadomo, nie da się wszystkiego i tak dalej. Natomiast myślę, że tu warto też podkreślić to, że właśnie chociażby też Wielki Piątek akurat jest największym świętem dla ewangelików, dla naszych braci, dla naszych sióstr wyznania ewangelickiego. I myślę, że to też to jest istotny taki element właśnie tej wspólnoty wiary, wspólnoty tych podstawowych jakby wyznania wiary. Co się dzieje w pierwszym dniu Triduum Sacrum? Po pierwsze, zaczynamy mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, a więc przenosimy się niejako w duchu do Wieczernika, gdzie Pan Jezus zapowiada Eucharystię, bierze chleb, mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, bierze kielich z winem, mówi, bierzcie, pijcie, to jest moja krew. Dla uczniów wtedy to było totalnie niezrozumiałe, to było coś. Oni nie mieli pojęcia, co się dzieje, nie? Bo zupełnie nie mieli tego doświadczenia. My już oczywiście z perspektywy zmartwychwstania już wiemy, o co Panu Jezusowi chodzi. Natomiast dla nich to było coś nowego, coś zupełnie innego. Wieczerza i w dodatku to, co akurat w Ewangelii świętego Jana jest istotne, obmywanie nóg uczniom, a więc Jezus, który staje się sługą, który uniża się. To jest jakby początek tego pierwszego dnia Triduum, a więc zapowiedź niejako śmierci Pana Jezusa, to Jego uniżenie. I na końcu tego pierwszego dnia, to co mówimy w Wielki Piątek po południu, liturgia Męki Pańskiej, kiedy
przenosimy się na Golgotę, kiedy Pan Jezus jakby urzeczywistnia to, co stało się, właśnie to, co zapowiedział wcześniej w Wieczerniku. A więc tam, gdzie pokazuje, że Jego ciało i krew będą rozdzielone, to rzeczywiście dzieje się na końcu tego pierwszego dnia na krzyżu, kiedy Pan Jezus umiera, kiedy On uniża się właśnie poprzez przyjęcie krzyża, poprzez śmierć na krzyżu. To teraz porozmawiamy o Wielkiej Sobocie. Z perspektywy młodzieży, dzieci, dla nich to jest takie wydarzenie, kiedy mogą przyjść do kościoła z koszyczkiem. Ta Wielka Sobota to nie tylko koszyczek, to nie tylko potrawa, ale też ma ona swoje znaczenie ogromne. Tak, oczywiście. Z tej strony, nazwijmy to teologicznej, to jest przede wszystkim cisza. Coś, co jest totalnie dzisiaj niedostrzegane czy ignorowane, już nie mówiąc właśnie chociażby w telewizji, cisza to jest tragedia. Czy tak jak się śmiejemy, że cisza dla organisty to jest coś się wydarzyło, coś niesamowitego. A rzeczywiście cisza jest czymś ważnym, istotnym i właśnie ten drugi dzień Triduum Paschalnego, właśnie, który rozpoczynamy po zdjęciu, nazwijmy to, Pana Jezusa z krzyża, złożenie do grobu, to jest dzień totalnej ciszy, właściwie nic się nie powinno dziać. Wszystko, powiedzmy, stonowane, wyciszone. I oczywiście na to nakłada się właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, ten folklor tak zwanych święconek, koszyków, które przynosimy do pobłogosławienia, do poświęcenia, jak to mówimy. Fajna rzecz, oczywiście cudowna rzecz, bo w tym momencie już niejako antycypujemy, wchodzimy w radość Zmartwychwstania Pańskiego tak naprawdę, bo teoretycznie czy powinno to mieć miejsce dopiero w poranek wielkanocny. Byłoby to trudne oczywiście, gdybyśmy wszyscy naraz się zgromadzili tutaj w niedzielę, powiedzmy o poranku i błogosławili te koszyki, dlatego to jest niejako wyciągnięte i wcześniej. Tak naprawdę to jakby nie pasuje w tym momencie, ale z drugiej strony to jest też dobra okazja właśnie, żeby przy okazji właśnie to, co pan redaktor wspomniał, właśnie gdzie dzieci, młodzież głównie, powiedzmy, przychodzą z tymi koszykami, ten aspekt taki, powiedzmy, ludyczny, taki folklorystyczny, właśnie połączyć właśnie z tym przyjściem do grobu Pana Jezusa. Myślę, że to tym bardziej w tych dzisiejszych czasach jest istotne, ważne, gdzie tak naprawdę śmierć jest odseparowana od życia, gdzie spychamy gdzieś tą śmierć poza naszą świadomość, gdzie uciekamy jakby od tej świadomości. Z różnych powodów nie chcę w to wchodzić teraz, ale właśnie zobaczyć tego Jezusa leżącego w grobie, że śmierć też należy do życia, że to jest też fragment życia. I myślę, że to jest, powiedziałbym, to takie przypadkowe być może połączenie jednego elementu z drugim, te tak zwane jajka, zajączki i tak dalej, właśnie z tą tajemnicą śmierci Pana Jezusa, ale myślę, że bardzo ważne, bardzo istotne. Czy po poświęceniu pokarmów możemy już zasiąść do stołu i spokojnie sobie zjeść, czy oczywiście jednak jeszcze czekamy do niedzieli, do poranka? To jest właśnie pobłogosławienie przede wszystkim właśnie tych pokarmów na stół wielkanocny, na stół właśnie Zmartwychwstania. Tak naprawdę można, ja bym powiedział tak, można te potrawy spożywać po Wigilii Paschalnej, po procesji rezurekcyjnej, bo wtedy idziemy ogłaszać, to jest wtedy ten właściwy moment, żeby to spożyć. Oczywiście nie zaraz po błogosławieniu, no czasami tak się to zdarza, jak słyszymy, ale to jest, drugorzędne jakby. Oczywiście te pokarmy spożywamy w poranek wielkanocny, kiedy właśnie cieszymy się, radujemy się ze zmartwychwstania Pana Jezusa, kiedy właśnie przychodzimy z tą radosną wiadomością, Pan Jezus zmartwychwstał i dlatego właśnie taki świąteczny posiłek, dlatego to śniadanie wielkanocne ma takie specyficzne znaczenie, czy takie ważne. Podobnie jak właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia, tu znowu wieczerza. Wieczerza wigilijna to szczególne jakby spotkanie, powiedzmy, przy stole całej rodziny i tak dalej. Tak samo jakby odpowiednikiem tego jest właśnie to śniadanie wielkanocne, w poranek wielkanocny, kiedy możemy się ucieszyć, uradować tym, że Pan Jezus zmartwychwstał i że to światło niejako przebiło ciemności, zwyciężyło ciemności. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że miałem bardzo ciężko donieść cały koszyk do domu i zawsze mi się obrywało od mamy. Dlaczego nie zostawiasz wszystkiego? Oczywiście jest to pokusa. Jest, i to była bardzo duża, no, tak? Tak. Oczywiście też Wielką Sobotę tradycyjnie zachowujemy post od potraw mięsnych. Oczywiście nie jest to przepisane, powiedzmy, przepisami prawa. Nikt nie łamie w tym momencie prawa kościelnego, spożywając potrawy mięsne, natomiast jesteśmy do tego zaproszeni, podobnie właśnie jak Wigilię, znowu to są bardzo, bardzo podobne święta w rzeczywistości, wiele elementów jest podobnych, paralelnych, właśnie gdzie też w dzień Wigilii też pościmy po to, żeby to mogło wybrzmieć, tak samo w ten dzień Wielkiej Soboty też pościmy po to, żeby właśnie potem radośnie świętować zmartwychwstanie. Niedziela Wielkanocna i poniedziałek Wielkanocny to już taki czas, można powiedzieć, radości ze zmartwychwstania.
Tak, właśnie przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że tą radość zmartwychwstania zaczynamy Wielką Sobotę w nocy, właściwie no, według naszego kalendarza Wielką Sobotę w nocy, Wigilią Paschalną Wielką Noc. To jest rzeczywiście najważniejsza, najistotniejsza celebracja w ciągu całego roku liturgicznego. Nie ma innego ważniejszego jakby momentu w życiu Kościoła, jak właśnie Wigilia Paschalna Wielką Noc. I jak sama nazwa wskazuje, to jest Wielką Noc, to już zaczyna się ten trzeci dzień Triduum Paschalnego, tak jak wspomniałem o tym żydowskim, o tym semickim sposobie liczenia czasu, zaczyna się ten trzeci dzień właśnie od tej celebracji i tam przeżywamy znowu to, co jest najistotniejsze, najważniejsze. Z jednej strony to właśnie te znaki, które nam tam towarzyszą, przede wszystkim znak ognia. Zaczynamy na zewnątrz kościoła, zaczynamy przy ognisku, błogosławimy ogień, zapalamy paschał, tą świecę wielkanocną, która będzie nam przypominała o tym zwycięstwie, wprowadzamy ją do ciemnego kościoła, gdzie właśnie jest ten jakby znak właśnie zwycięstwa, światła nad ciemnością. Nawet ten mały promyk, choćby tu było nie wiem ile ciemności, to ten promyk zwycięża, nie? To jest właśnie ten znak zmartwychwstania. A potem, kiedy my odpalamy nasze świece, wtedy chociażby ten kościół staje się jasny. Mimo że wcześniej był ciemny, że był wyciemniony, bo wiadomo, jest ciemno, nie ma świateł zapalonych, staje się jasny. To jest właśnie znak zwycięstwa, jasności, a więc Chrystusa nad ciemnością. Potem jest ogromna, piękna liturgia słowa. W tym najszerszym wymiarze to jest 9 czytań. A więc bardzo bogato zastawiony stół Słowa Bożego, gdzie właśnie możemy zobaczyć całą historię, że to nie jest przypadek, że to co właśnie przeżywamy w czasie całego Triduum Paschalnego, w czasie tych świąt wielkanocnych, to nie jest coś przypadkowego, ale to jest odpowiedź Pana Boga po pierwsze na grzech człowieka i dlatego zaczynamy od stworzenia człowieka, potem od tych elementów, które gdzieś tam się pojawiają, poprzez ten ważny moment przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, ta jakby powiedzielibyśmy Ewangelia Starego Testamentu, podarowanie nowej ziemi, ziemi obiecanej i tak samo my przez zmartwychwstanie idziemy do nowej ziemi obiecanej, do nieba. Piękna liturgia słowa, potem liturgia chrzcielna. Najczęściej w naszych parafiach nie chrzcimy, tak to jest, że w większości chrzcimy dzieci, a czasami rzeczywiście się tak zdarza, że w jakiejś tam parafii, powiedzmy, jeżeli jest ktoś dorosły, na przykład chce przyjąć wiarę, nawrócił się, nazwijmy to, przyjął Pana Jezusa, chce, może być wtedy chrzest w danej parafii, czy też najczęściej tak biskup robi w katedrze. Natomiast my odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne, bo rzeczywiście znowu, patrząc na to, czym jest chrzest. Chrzest jest zanurzenie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kiedyś, kiedy chrzczono, zanurzano trzykrotnie w wodzie danego, powiedzmy, człowieka, który przyjmował wiarę, który przyjmował chrzest, właśnie na znak tego trzech dni przebywania Jezusa jakby w śmierci. To każdy jakby zanurzenie, znak śmierci, wynurzenie, znak zmartwychwstania, życia na tej zasadzie. I właśnie to jest taki bardzo ważny moment akurat w czasie tej liturgii, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wejście właśnie w tą tajemnicę zmartwychwstania, przez którą weszliśmy właśnie przez Chrzest Święty, a tu w sposób świadomy, w sposób już powiedzmy odpowiedzialny, bo jesteśmy już dorośli, możemy jakby odpowiedzieć na to wyzwanie, na to, co się stało właśnie w czasie naszego Chrztu Świętego. I potem liturgia eucharystyczna i to, co piękne właśnie potem też specyfika tych świąt, procesja rezurekcyjna. Czy to zaraz właśnie po Wigilii Paschalnej, czy też rano o świcie, kiedy okrążamy nasz Kościół z Najświętszym Sakramentem, z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby zakomunikować, pokazać światu, że Chrystus zmartwychwstał, On zwyciężył ciemność, On zwyciężył mrok, zwyciężył śmierć. I to jest właśnie ta radość, że tak powiem, zmartwychwstania. I potem właśnie to ma całe wybrzmienie właśnie w całym tak zwanym pierwszym dniu wielkanocnym. I żeby to jeszcze przedłużyć, Bogu dzięki, jest drugi dzień Wielkanocy, żebyśmy się za szybko, powiedzmy, nie musieli od tego, co jest świąteczne, co jest piękne, co jest tak uroczyste, przechodzić od razu do szarej codzienności, że tak powiem. Dobrze, że ten drugi dzień jest ze swoją specyfiką, folklorem i tak dalej. No właśnie, lany poniedziałek. Dlaczego lany poniedziałek? Trudno mi powiedzieć, nie wiem. Są takie oczywiście legendy, podania, jak to mówią, że kiedy, przynajmniej tak mnie to uczono kiedyś, kiedy byłem mały, że skąd się wziął lany poniedziałek, że to właśnie te kobiety, które poszły do grobu, opowiadały między sobą, potem gdzieś tam się gromadziły i tak dalej, że hopy, żeby przepędzić te kobiety, które plotkowały, to właśnie używali wody, żeby gdzieś tam powróciły, że tak powiem, do normalności. Nie wiem, czy tak było, czy tak jest źródło słów tego, powiedzmy, czy źródło
źródło tego świętowania, tak zwanego śmigusa dyngusa, nie wiem, ale jest to też fajne, to jest też rzeczywistość. Ja myślę, że to tym bardziej w tych dzisiejszych czasach jest też mimo wszystko warte podkreślenia i tak dalej, gdzie zamiast spotkań gdzieś tych fizycznych, mamy gdzieś spotkania wirtualne, gdzie brakuje nam, chociażby przez COVID-a też troszeczkę, nazwijmy to, zdziczeliśmy, jeżeli chodzi o te nasze spotkania. To jest też okazja, żeby właśnie do tego wrócić, że mimo wszystko to spotkanie, żeby kogoś polać, to muszę być fizycznie przy nim. To jest też ważne, jak powiedziałbym, ten moment, żeby się spotkać, żeby uradować się. Kiedyś to przede wszystkim panny oblewano, zdaje się, nie mężatki, nie, tak ale było, panny, tak. Tak było, nie, tak pamiętam z mojej młodości, wiadomo, troszeczkę to się też to ewoluuje, to idzie też dalej gdzieś tam w tym, natomiast myślę, że to jest też ważny właśnie ten aspekt spotkania, bycia razem, to myślę, to też fajny, przynajmniej dla mnie to zawsze ciekawe właśnie spotkanie z rodziną. Mimo wszystko powiedzmy, bo jakby nie było, my jesteśmy przez, jeżeli tak mogę powiedzieć, przez Triduum Paschalne bardzo związani z parafią. Nie mogę sobie pojechać, kiedy chcę do domu, spotkać się chociażby z rodzicami i tak dalej. Dla nas to jest właśnie okazja, właśnie chociażby, czy pierwsze święto, czy drugie święto tak zwane, właśnie żeby spotkać się z rodziną, z najbliższymi. To jest też ten czas, żeby właśnie poświętować. Święta Bożego Narodzenia to jest radość z narodzenia oczywiście Pana, natomiast z drugiej strony to są bardzo komercyjne święta. Jednak święta wielkanocne nie są aż tak bardzo komercyjne. Jak ksiądz myśli, dlaczego? I Bogu dzięki. Powiedziałbym Bogu dzięki, że chociaż też jest wiadomo też komercja i tak dalej, to tego nie da się uniknąć, ale Święta Bożego Narodzenia są, nazwijmy to, bardziej, tak myślę, chyba nastrojowe. Mimo wszystko te pragnienie tego śniegu, który gdzieś tam pada, tych choinek roziskrzonych różnymi kolorowymi światełkami i tak dalej. To jest taki i dodatkowo jeszcze ten element, mimo wszystko, też obdarowywania siebie tymi prezentami, powiedzmy różnie to nazywane, czy to dzieciątko przynosi, czy to gwiazdor przynosi, czy inne. Na Śląsku dzieciątko, tak. Oczywiście, dla nas dzieciątko. Aczkolwiek to mówiąc szczerze, że dla mnie to było odkrycie niedawne, właściwie, że to jest tak naprawdę naleciałość właśnie ewangelicka, protestancka, którą my przejęliśmy, ale fajnie, dobrze, to jest też ubogacenie, natomiast fajne to jest, że właśnie się obdarowujemy i tak dalej. Tu jakby tego elementu obdarowywania nie ma. I dlatego myślę, właśnie dlatego jest trochę mniej komercyjne, nie ma jakby okazji, żeby to jakby spieniężyć tych rzeczy. Natomiast powiedziałbym, no tak to jest w tej rzeczywistości, że to jest okazja też, żeby może troszeczkę bardziej głęboko wejść. Narodzenie zawsze, czy w ogóle narodziny człowieka, nowego członka na przykład rodziny jest dużo właśnie radośniejsze niż pożegnanie kogoś, chociażby właśnie pogrzeb i tak dalej. To jest bardziej gdzieś tam stonowane, mimo że wierzymy oczywiście w zmartwychwstanie i tak dalej, ale gdzieś tam jest ten ból, jest cierpienie. Właśnie my też przechodząc przez te dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, jak to mówię, Wielką Sobotę, przez te dni Triduum, przechodzimy przez tą tajemnicę bardziej odchodzenia, bólu, cierpienia, patrząc na krzyż, patrząc na grób. Tu jakby nie ma też tego jakby takiej spontanicznej, powiedziałbym, radości. Jest ta radość, powiedzmy, wypływająca z wiary, radość płynąca z tego doświadczenia zmartwychwstania już potem. Natomiast jakby mniej jest takiej tej spontanicznej, taką takiej ludycznej radości. Z punktu widzenia takiego psychologicznego, czy święta wielkanocne mogą być takimi świętami, które mogą spowodować, że my też będziemy coś chcieli w sobie zmienić? Zmienić trochę siebie? Mam nadzieję. Dlatego też właśnie między innymi, jeżeli tak mogę brzydko powiedzieć, Kościół wpadł na pomysł, że jest 40-dniowe przygotowanie, Wielki Post. Właśnie on ma ten wymiar właśnie przede wszystkim właśnie nawrócenia, właśnie gdzieś zwrócenia uwagi na wnętrze nasze, powrotu do źródeł i tak dalej. Właśnie dlatego też ten element chrzcielny, czyli powrót znowu do źródła, do tego, co jest istotne, co jest ważne w naszym życiu. I myślę, że tak, że przy Bożym Narodzeniu może mniej jest to akcentowane, mniej tam, powiedzmy, ten jakby aspekt jakby pokutny, ten aspekt nawrócenia, czy też powrotu do źródeł, do tego, co jest ważne, istotne, jest podkreślany. Natomiast rzeczywiście ten czas wielkopostny ma nas przygotować właśnie do tego, żeby zmartwychwstać. On bardziej właśnie nas ukierunkowuje na niebo, na to, co jest ostateczną perspektywą. A więc też właśnie ten wymiar nawracania się, przemiany życia, zwrócenia w końcu uwagi na to, co jest ostatecznym naszym celem, czyli nieba. I ostatnie pytanie. Definicja rozwiązanych i związanych dzwonów. To też ma coś wspólnego z Wielkanocą. Tak, dla niektórych może to być jeszcze coś, o czym nie słyszeli.
tak zwane zawiązane dzwony, tak, bo po raz ostatni dzwony dzwonią w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, czyli Wielki Czwartek wieczorem, kiedy śpiewamy hymn, piękny hymn, starożytny hymn Chwała na Wysokości Bogu. To jest ostatni moment, kiedy dzwony dzwonią i to zwykle wtedy wszystkie uroczyście dzwonią i te na dzwonnicy, i te w kościele, wszystkie możliwe sygnaturki wtedy używamy i rzeczywiście wtedy jakby jest zawiązany, bo kolejnym jakby elementem właśnie jest pojmanie Pana Jezusa, Jego przebywanie w ciemnicy, czyli w tym miejscu odosobnienia, uwięzienia, byśmy powiedzieli, potem Jego droga krzyżowa, męka, śmierć. To są te tajemnice, które jakby w sposób naturalny są jakby takie wyciszone. Dlatego właśnie mówimy o tych zawiązanych dzwonach. Dzwony wtedy nie dzwonią. I dopiero tym momentem jakby rozwiązania tych dzwonów jest znowu hymn Chwała na Wysokości Bogu w czasie Wigilii Paschalnej, Wielką Noc, Wielką Sobotę, powiedzielibyśmy, czyli te dni właśnie, kiedy Pan Jezus przeżywa odosobnienie, sprzedanie Go, mękę, śmierć, jest cisza, powiedzielibyśmy w ten sposób. Oczywiście są też te elementy, które używamy w tym momencie do zaznaczenia tych istotnych elementów, chociażby zwoływania na poszczególne liturgie, czy pewne elementy, które w czasie liturgii tak zwanymi kołatkami. Ale to już nie jest dźwięk dzwonu, dźwięk taki, powiedziałbym, radosny, ale taki stonowany dźwięk drewna. To ma troszeczkę inny wymiar, nie? To inaczej jakby to też nastraja. Od razu, powiedzmy, myślę, że dla tych, którzy przychodzą do kościoła, to jest od razu, powiedzmy, się kojarzy z czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym. To są te zaznaczone tajemnice, najistotniejsze tajemnice wiary. To oczywiście mówimy o zawiązanych dzwonach w sensie przenośnym, bo nikt rzeczywiście nie idzie na dzwonnicę, nie zawiązuje tych dzwonów, ale rzeczywiście od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty wieczorem nie używamy dzwonów. Czego chciałby życzyć z okazji Świąt Wielkanocnych dziekan dekanatu Mysłowickiego Mysłowiczanom? Przede wszystkim nadziei, bo to są święta nadziei. Wielkanoc to są święta nadziei. Przede wszystkim nadziei na to, że nawet jeżeli nam tu na ziemi, powiedzmy, pewne rzeczy nie wychodzą, bo to, myślę, jest to nasze doświadczenie, że to nasze życie nie jest proste, nie jest łatwe. To już nie jest ta radość tylko właśnie z narodzenia, ale właśnie doświadczenie też tych naszych codziennych krzyży, powiedziałbym, tych naszych trudów, że jest nadzieja zmartwychwstania, że chociażby właśnie w tym kontekście, że nasze życie ma sens, że nie skończy się tylko na tych, powiedzmy, dwóch datach, które są gdzieś tam wyryte na nagrobku pomiędzy gwiazdką a krzyżykiem, że właśnie nasze życie ma sens nie tylko w tym sensie tu zewnętrznym, fizycznym, materialnym na ziemi, ale jesteśmy powołani do wieczności, do tego, żeby potem cieszyć się, radować na wieki, że będziemy razem, znowu właśnie ten aspekt wspólnotowy. Życzę, aby właśnie to były święta nadziei, żeby to były święta właśnie wspólnotowe, przeżywane w rodzinie. I niech to będzie właśnie takie umocnienie naszych rodzin. Niech to będzie umocnienie naszej wiary w to, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, co jest dla nas trudne, co jest czasami dla nas nie do przebycia, ale Pan Bóg może. I tego życzymy wszystkim Mysłowiczanom, a gościem naszym telewizji Mysłowice był dziekan dekanatu Mysłowickiego Andrzej Hońkis. Za tą rozmowę bardzo dziękuję i za to, że mogliśmy gościć w tym wyjątkowym miejscu. Dziękuję. W kościele na Brzezińce. I zawsze zapraszam do Brzezinki, do kościoła. Dziękuję pięknie.